Jesteśmy w trakcie kolejnego festiwalu Steam Next, w którym możemy przetestować mnóstwo dem nadchodzących tytułów. Z tej okazji sprawdziłem kilkadziesiąt dem gier z kategorii horror, by pokazać wam te najciekawsze przykłady. Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj pokażę wam 6 dem horrorów, które mnie zaciekawiły. Zapraszam. Zaczynamy od Beyond Hanwell, które przenosi nas do Anglii, a dokładniej Londynu. Demo pozwoliło nam eksplorować tajemniczy szpital The Royal Hallamshire, w którym gra miała przedstawić swoje najważniejsze cechy. I tak się właśnie stało. W zwiedzanym szpitalu dźwięki otoczenia oddawały wrażenie ciągłego zagrożenia, a gra światłem, mimo że trochę kameralna, budowała napięcie. W oczy może rzucać się brak widocznego HUD-u. Nie jest to najnowsza rzecz. Już w końcu pierwszy Dead Space z 2008 roku stosował to rozwiązanie i nie jako pierwszy, ale chyba wciąż twórcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo pozwala to na zwiększenie imersji w swojej grze. Jedynie kiedy w dłoni mamy broń palną, to pojawiają się małe liczby z prawej strony, natomiast latarka, której dość często będziemy używać, ma wskaźnik baterii na swojej obudowie. W grze występuje również mechanika niszczenia się broni białych. Tutaj zamiast wskaźnika musimy zwrócić uwagę na zakrwawienie i fizyczne zniszczenie przedmiotu. Z tym jednak wiąże się mechanika, do której nie mam zaufania. Oczywiście niszczenie się broni podnosi adrenalinę, ta niepewność czy uderzenie przeciwnika w głowę nie doprowadzi do utraty oręża, jednak nasz ekwipunek nie pozwala na noszenie więcej niż jednej sztuki broni bezpośredniej. Co znajdujemy, to podnosimy, a co mieliśmy, wyrzucamy. No i co jeśli znajdziemy się w pomieszczeniu bez żadnej innej broni? Ta, którą dzierżymy, się rozpadnie, a w magazynku wieje pustką? Czy zawsze będziemy mogli uciec przed przeciwnikiem? Czy jednak znajdą się etapy zamknięte, w których będziemy mogli się zablokować? Ale równie dobrze mogę być przewrażliwiony. Demo oprócz dziwnego, nienaturalnego sprintu, znikających broni i dość drewnianej walki było dość dopracowane i zachęciło mnie do czekania na ten tytuł. Kojarzycie I'm on Observation Duty? Jeśli tak, to w Surveillance mamy praktycznie to samo, tylko w pixelartowej oprawie. Jeśli nie kojarzycie, to już tłumaczę. Wcielamy się tutaj w obserwatora, którego zadaniem jest odnajdywanie i zgłaszanie anomalii występujących na kamerach. Anomalie mogą być różne, od bardzo widocznych, np. inny kolor światła w pomieszczeniu, po bardzo subtelne, jak dodatkowy mały obiekt, którego wcześniej nie było. Aspekt horroru występuje tutaj w niepokojącym designie oraz mocniejszych anomaliach. Może się nam pojawić jakiś intruz, gdzie jednym z bardziej nieprzyjemnych był ogromny pająk. Przepraszam wszystkich cierpiących na arachnofobię. Na naszą wyobraźnię działa również licznik anomalii, który pokazuje nam łaskawie, ile mamy aktualnie aktywnych anomalii. Problem pojawia się, kiedy nic nie dostrzegamy i zaczynamy kwestionować wszystko, co widzimy. Ta wanna była w tej łazience? Nie, na pewno. A może była w innym miejscu? Polecam dla wszystkich fanów szukania różnic między obrazkami. Od razu powiem, że demko tej gry było najmniej dopracowane z całości. Przeciwnicy głupi jak but, mechanika dobijania nożem, która czasami nie działała, i problemy z animacjami. Ale do całości zachęciła mnie realistyczna perspektywa pierwszoosobowa, która ponownie nie jest odkryciem najnowszym, ale w otoczce klaustrofobicznych pomieszczeń wprowadza pewną świeżość w eksploracji. Czujemy się trochę ociężali, a bliski kontakt z wrogiem wydaje się bardziej realistyczny. Umiejscowienie akcji na opanowanym przez potwory statku podwodnym też nie jest odkrywcze, ale to właśnie ta perspektywa dodała całości innego, poważniejszego tonu. Tutaj również zrezygnowano z HUD-u. Nawet na broni mamy wskaźnik amunicji, by nie psuć imersji. I to wszystko jest bardzo udane i mam nadzieję, że demko było głównie po to, by sprawdzić wrażenia graczy z tym rozwiązaniem. Bo tak jak wspominałem wcześniej, reszta rzeczy po prostu odstraszała, nie tak jak powinna. Jeśli wszystko zostanie dopracowane i ta kamera zostanie, to możemy mieć bardzo udany survival horror. Jak mowa o survival horrorze, wyobrażaliście sobie kiedyś pierwsze części Resident Evil, ale z kamerą umieszczoną za plecami postaci? Oczywiście wiem, że są mody, które już to zrobiły, ale taką rzecz próbują również zrobić twórcy Zero Below the Sun, gry stylistycznie wzorowanej na czasy PSX-a. Wcielamy się tutaj w Aleksa, który jest, pozwolę sobie bardzo młodzieżowo powiedzieć, cool postacią. A skąd to wiem? Bo na starcie, gdy wybucha w placówce alarm, zakłada przeciwsłoneczne okulary. Nic tak nie mówi, że jesteśmy cool, jak właśnie to. Zwłaszcza jak nosimy je w zamkniętym pomieszczeniu. Po chwili zwiedzania pomieszczeń natrafiamy na zmutowanego człowieka, który nie ma względem nas pozytywnych zamiarów. Widać tutaj ogromne wzorowanie się na klasycznych survival horrorach. W takim stopniu, że dialogi są równie oczywiste, co w staroszkolnych rezydentach. Zagadek również nie zabraknie. Jestem jednak trochę nieprzekonany samą trzecioosobową perspektywą. Klasyczne rezydenty działały właśnie przez statyczne kamery, które były tak chamsko umieszczone, że potrafiliśmy słyszeć warczenie zombiaka, ale nie widzieliśmy go. Wzbudzało to mocną niepewność w graczu. No i Alex używa noża o wiele lepiej niż broni palnej, ale wciąż będę czekać na ostateczną wersję, bo survival horrorów nigdy za dużo, zwłaszcza w obecnych czasach. Kolejna produkcja, która może lekko wypalić oczy swoją grafiką. Eclipsium to kolejny krok w przeszłość. Do końca nie wiadomo, kim kierujemy i gdzie się znajdujemy, chociaż mam małą teorię o tym, którą pozwolę sobie zachować dla siebie. Jedyne co na pewno wiemy, to że musimy dotrzeć do wieży, na której szczycie znajduje się ludzkie serce. Surrealistyczne otoczenie w połączeniu z tą często nieczytelną grafiką działa na naszą wyobraźnię. Czasami ten ciężki do odszyfrowania obraz potrafi zadziałać takie cuda, których dzisiejsza piękna grafika nie da rady stworzyć. Ale nie tylko grafiką Eclipsium zaskakuje. Wydarzenia przedstawione i krajobrazy pozostawiają dużo pytań i pomimo dziwnych wydarzeń idziemy naprzód, by odkryć tę zagadkę. Oczywiście w demie nie otrzymamy odpowiedzi, ale może ostateczna wersja przyniesie ukojenie mojemu zaciekawieniu. Na koniec bardziej roguelike niż horror. W placówce badawczej dochodzi do uwolnienia się nieprzyjaznych i wynaturzonych form życia, bo oczywiście naukowcy w świecie popkultury zawsze czegoś nie mogą przewidzieć. My wcielamy się właśnie w jednego z badaczy, który próbuje uciec z placówki, nie zostając równocześnie pokarmem dla stworów. Pierwszym ciekawym rozwiązaniem jest duża interakcja z losowo generowanym otoczeniem. Krzesła, fiolki z różnymi cieczami czy panele sterujące mogą zostać w pełni przez nas wykorzystane do ułatwienia sobie drogi ucieczki. Nasz naukowiec wyposażony jest również w pałkę, która w przypadku większych zagrożeń jest bezużyteczna. Dlatego możemy znaleźć bronie palne, które powinny znaleźć się w każdym porządnym laboratorium, czyli miotacz ognia, laser czy strzelba. Jednak nie tylko my się przemieszczamy po pomieszczeniach. Macki stwora się rozprzestrzeniają i potrafią zagrozić nam drogę do wyjścia, a walka z nimi potrafi być mocno uciążliwa. A jedno przytulenie przez mackę czy polizanie przez stwora może zakończyć nasze podejście, więc fani trudnych rogalików powinni być usatysfakcjonowani. I to wszystkie dema, jakie dla was przygotowałem. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Zapraszamy również na naszą stronę internetową ostatniatawerna.pl, a my widzimy się lub słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej!